Jesteśmy przy Centrum Kultury Chrześcijańskiej, w którym odbyła się druga część naszej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Żydom Wisznickim w 80-lecie akcji Reinhardt. Z końcem sierpnia 1942 roku było likwidowane wisznickie getto. I jest to 80-lecie likwidacji tego getta. Wszyscy Żydzi, którzy tutaj przebywali w tym getcie, było to każdorazowo około 2000 Żydów. Trudno mi powiedzieć, ilu zginęło w sumie, ale myślę, że 3 do 4 tysięcy Żydów, którzy przeszli przez to getto, zostali w sierpniu 1942 roku przetransportowani do Treblinki i tam zgładzeni. Postanowiliśmy uczcić pamięć tych Żydów, którzy zginęli, ponieważ jest to moim zdaniem ostatni moment. My Żydów getto praktycznie już wymazaliśmy z pamięci. Młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, że tutaj kiedyś było getto, że Żydzi mieszkali, że przed I wojną światową 60% mieszkańców Wisznic to byli Żydzi, przed II wojną 40% to byli Żydzi. Mieszkali tutaj blisko 400 lat. To kawał historii Wisznic. Nie możemy o tym zapomnieć. Myślę, że należy tu wyróżnić dwie osoby, które bardzo dużo włożyły w tą uroczystość. Inicjatorem nagrania filmu przez telewizję polską był pan Tadeusz Doroszuk o wisznickim sztetlu, czyli wisznickim miasteczku żydowskim, i przypomniał to w swoim filmie. On też oprowadzał dzisiaj. Przechodziliśmy w granicach getta. Wskazywaliśmy, gdzie była bożnica, gdzie była mykwa, gdzie było źródło wody. On to wszystko pokazywał, natomiast ostatnim przystankiem była wystawa, którą ustawimy w centrum Wisznic, tak żeby większa ilość mieszkańców mogła ją zauważyć. To pani dyrektor Elżbieta Sokołowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, która ogrom pracy włożyła w to, żeby uświetnić tą dzisiejszą uroczystość, odczytywała nazwiska i imiona Żydów pochodzący z Wisznic, którzy zostali straceni. W większości oczywiście w Treblince. I całość zakończyła taka sesja naukowa, można by tak rzec, w Centrum Kultury Chrześcijańskiej, gdzie przedstawiciel teatru Brama Grodzka przedstawił nam historię Żydów wisznickich, wskazał, od kiedy są tutaj, wskazywał też nazwiska rabinów na przykład, którzy gdzieś tam zaistnieli. Pan Cezary Nowogrodzki powiedział nam o historii Żydów w powiecie bialskim i również pan Tadeusz Doroszuk zabrał głos, bardziej koncentrując się na tym, co jest w tym filmie, o tym przede wszystkim mówił. Organizatorem dzisiejszej uroczystości jest Gminny Ośrodek Kultury i Gmina Wisznice przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukrywała przede mną w tajemnicy moje pochodzenie i dopiero jako dorosły człowiek dowiedziałem się, że jestem Żydem. I wcześniej swoją historię życia tak sprytnie opowiadała, że nie zorientowałem się, jakie mam pochodzenie. Mówiła oczywiście o przesiedleniu, z Mawy była wysiedlona i właśnie tutaj do Wisznic. I opowiadała mi o tym, jak tutaj pozwalali Niemcy wychodzić z obozu. Ona wychodziła tutaj głównie do Władyczuków. Tam pomagała w pracy polowych, tam w domu głównie. I dzięki temu zyskiwała jedzenie, z którym mogła się podzielić z rodzicami, z rodziną właściwie, bo tam przecież ona miała jeszcze tutaj i
brata i siostrę. Więc wierzę to nie jestem innej, bo ja się wychowałem w wierze katolickiej, natomiast było dla mnie szokiem, że jestem Żydem, bo zawsze jak wychowywałem się, to różne rzeczy się mówiło o Żydach, raz lepsze, raz gorsze. I to wydawało mi się, że to jest to o kimś obcym mówimy, prawda? A tutaj nagle okazuje się, że to ja jestem właśnie też Żydem i to nie bardzo wiem, jak do tego się odnieść. Z jednej strony, jak zwiedzałem Uniwersytet we Wrocławiu, gdzie większość laureatów Nagrody Nobla to byli Żydzi. To jest duma, że jaki to jest naród, prawda? A z drugiej strony wśród społeczeństwa no dosyć Żyd to jest określenie pejoratywne. Dla mnie one bardzo wiele znaczą. Znaczy, że w Polsce coś się zmienia, że nie zaczyna się odkłamywać historię i szukać prawdziwych korzeni. Także to jest dla mnie bardzo istotne, że ten wysiłek paru osób tutaj zaowocował tym dzisiejszą uroczystością. W moim sercu to jest bardzo wielka wdzięczność, że ktoś podjął ten temat i go po prostu ujawnił, bo przecież to było skrywane na dobrą sprawę. Jest tak, jak powiedział dzisiaj ktoś na tym dzisiejszym spotkaniu, że wielu mieszkańców Wisznic nie wie, jaka była historia, że tą historia była współtworzona i przez Polaków, i przez Żydów. Zostałem zaproszony, dlatego że pan Doroszuk tutaj poprzez swoje kontakty wie, gdzie jesteśmy i tak dalej. Tam brat utrzymywał kontakty z panem Doroszukiem, także tam jakoś tam współpracowali trochę. No i stąd chyba wskazał nas jako osoby, które są powiązane jakby historycznie z tym wydarzeniem. Ja jestem w Wisznicach dosyć częstym gościem, dlatego że moja mama wyszła za chłopa czy rolnika, kto woli, z Dubicy. I tutaj po wojnie najpierw zajmowała się handlem na bazarze, tam jakimiś materiałami handlowała. Potem jeszcze jakiś biznes zrobiła w Parczewie i tak to jednak te korzenie chyba o czym świadczą, bo głowę do interesów całe życie miała bardzo fajną i świetnie sobie radziła. Mama jeszcze żyje i my, ponieważ rodzinę mieliśmy tylko ze strony ojca, wakacje wszystkie spędzaliśmy tu na wsi, także my z Dubicą, tutaj z Wisznicami jesteśmy bardzo związani, cała nasza młodość chyba się związana z tym miejscem, także jest nam bardzo blisko. Jesteśmy na pograniczu, dawnym pograniczu polsko-litewskim, polsko-rusko-litewskim. Żydzi tutaj mieszkają od tysiąca lat. Tak jak jest opisane w tej prezentacji, w Kijowie, w wsi kijowskiej społeczność żydowska co najmniej od X wieku, a pewnie nawet wcześniej mieszkała. Jedna z trzech głównych bram miasta Kijowa to była brama żydowska. W Polsce informacje o społecznościach żydowskich czy o Żydach tutaj mieszkających to jest X wiek. W XIII wieku książę Bolesław Pobożny wydał tak zwany przywilej kaliski nadający prawa żydowskim mieszkańcom Polski. Natomiast na Litwie podobny przywilej wydał w 1388 roku wielki książę Witold. On dotyczył żydowskiej społeczności Trok i Brześcia, czyli tutaj już bardzo blisko. Wisznice były przez długie lata częścią województwa brzesko-litewskiego. Ci Żydzi, którzy tutaj mieszkali na początku, no z wielkim prawdopodobieństwem, oni pewnie należeli właśnie do gminy brzeskiej, która była jedną z najważniejszych gmin żydowskich w ogóle w Rzeczpospolitej. No i tak, na Lubelszczyźnie takie zachowane informacje o obecności żydowskiej to jest XV wiek. To jest informacja o Żydach w Lublinie, w Chełmie, w Chrubieszowie, w Łukowie, w Wojskowicach. I no, w Wisznicach w XV wieku nie ma informacji, ale zobaczycie Państwo, są dość wczesne też informacje. Tutaj w kontekście Wielkiego Księstwa Litewskiego też był taki epizod wypędzenia Żydów z Wielkiego Księstwa pod koniec XV wieku. On trwał tylko kilka lat. Na początku XVI wieku Żydów ponowno jakby zaproszono, czy pozwolono im w Wielkim Księstwie mieszkać, czy tutaj na tym terenie.
No, generalnie Złoty Wiek rozwoju Rzeczpospolitej dotyczy też życia żydowskiego w Polsce. W Polsce, na Litwie, taki korzystny okres dla rozwoju też nauki rabinicznej, bo nie wiem, w Lublinie rozwijała się właśnie wtedy uczelnia talmudyczna Jeshiva Metzuz Lublina, powstawały drukarnie. Tutaj w Brześciu z kolei mieszkała taka wydatna rodzina Zofowiczów. To byli dzierżawcy podatków, ale też tacy zasłużeni dla państwa ludzie. I Michał Abramowicz, tutaj z Brześcia, on był jedynym w historii Polski przypadkiem szlachcica Żyda. Znaczy człowiekiem, który został przez króla uszlachcony w Krakowie, nie będąc zmuszony do zmiany wyznania. Do końca życia został Żydem i jego dzieci też pozostały Żydami i na ten przywilej szlachecki się powoływały. Z kolei jego brat Abraham, on z kolei przeszedł na chrześcijaństwo i został już takim typowym szlachcicem, można władcą, tutaj też z tych okolic. On umarł, został pochowany tu w pobliskich Łomazach. Dear colleagues, we are emotionally moved by your initiative and effort to commemorate the elimination of the Vyshnitsa ghetto 80 years ago. Both our parents, Mendel and Sara Latko, were born and raised in Vyshnitsa, and when they were 18 years old, the war broke and they found themselves wandering as refugees for 10 years since 1939 through 1949, when they eventually landed in the state of Israel. My father is the sole survivor of his family. His entire family was murdered. His parents, his grandmother, his brothers and sister. Luckily enough, my mother, her mother, brother and sister were able to survive the war. During the years of the war, they were refugees in Siberia until 1945, where they were released to go back to Poland. When they arrived at Poland, they found out that no one was left and decided to start their journey as refugees till they arrived in Israel. They wandered across Europe, in Poland, in the Czech Republic, Austria. They spent a few years in a deportation camp in Germany and eventually sailed from the port of Marseille, France, to Israel. Luckily enough, they were able to overcome the difficult years of horror and sorrow and built a big family with three daughters, nine grandchildren and nine grand-grandchildren. This is a strong symbol of heroism, of perseverance, of optimism and of strength that were transferred to us, each one of us are the family, in the family, each one of us the family members. These are the values that we are carrying and also transferring to our kids. The strong ties and the value and importance of the family is one of the strongest values that we have been brought up with and continue to convey to our kids and grandchildren. There is still a lot to investigate because many details are missing. We have been trying to track and trace them, and we are hopeful that with joint efforts we will be able to meet in person in Vyshnitsa and try to find out what has happened to our family members whom we have not known. Thank you very much and God bless you.